Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, doskonale wiecie, że na tym kanale poruszamy tematy ważne, o których tak naprawdę nikt nie mówi wtedy, kiedy trzeba. Wszyscy wspominają dopiero wtedy, kiedy mleko się tak naprawdę rozleje. W związku z tym chciałem wam zadać takie pytanie. Dlaczego żaden z rządów i obecny, i poprzedni, i jeszcze poprzednie, i jeszcze wcześniej nie są zainteresowane sprowadzaniem Polaków z Kazachstanu? Ja już to wiem. A wy niebawem się dowiecie. Dowiecie się dlatego, że skontaktowałem się z przedstawicielem Polaków w Kazachstanie. Tak, moi drodzy, Karaganda, Almaty. Tak, połączymy się na żywo i niebawem będzie transmisja live z panem Wasilijem Chmielewskim, który nam to wszystko opowie i wytłumaczy. Ale żeby nie przedłużać, dosyć mojego ględzenia, zaczynamy. Moi drodzy, pierwszym tak naprawdę bardzo, ale to bardzo ważnym tematem, o którym nikt nie mówi, nawet się nikt nie zająknie, temat dotyczący Polski bezpośrednio. Na waszych ekranach, moi drodzy, jest to artykuł z Financial Times. O co chodzi? Polska bandera stała się przykrywką dla statków transportujących narkotyki z Ameryki Południowej przez Atlantyk. Jak powiedział Julien Garsany, rzecznik Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw narkotyków i przestępczości, handlarze narkotyków wykorzystują lukę prawną, która zapewnia polskim statkom skuteczny immunitet, chroniący przed aresztowaniem na wodach międzynarodowych. Cytuję. Gdy inne kraje widzą statek pod polską banderą i podejrzewają, że jest zamieszany w handel narkotykami, to w zasadzie nie mają nikogo, kto mógłby wejść na ten statek. Tak mówi Garsany. Rejestracja w kraju Unii Europejskiej pozwala uniknąć szczególnej uwagi ze strony organów ścigania, a Polska znacznie uprościła i obniżyła koszty rejestracji w 2020 roku. Jednocześnie Warszawa nie przestrzega prawidłowo międzynarodowych przepisów, które pozwalałyby innym krajom na wchodzenie na pokład statków pod polską banderą na morzu. I teraz taki przykład. 2 lata temu portugalskie władze dokonały nalotu na statek pod polską banderą u wybrzeży Azorów. Aresztowały 2 obywateli Holandii i skonfiskowały 1200 kg kokainy. Jednak portugalski sędzia orzekł, że operacja była nielegalna, ponieważ Polska nie wyraziła na nią zgody. Powiedzcie mi, dlaczego akurat teraz to się wyjawiło, ujawniło? Dlaczego teraz jest to nagłaśniane, a nie na przykład 2 lata temu? Czekam, jak się odpalicie w komentarzach. Może ktoś buduje taką narrację? Tylko po co? Czas pokaże. Pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Ale jesteśmy w Europie, więc porozmawiajmy o Unii Europejskiej. Na waszych ekranach jest to artykuł z Politico. Były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi przedstawił dziś ważny raport na temat przyszłości Europy, nad którym spędził rok, przygotowując go dla Komisji Europejskiej. Jego celem jest opracowanie strategii, która wyciągnie Unię Europejską z dołu niskiej produktywności i słabego wzrostu, ponieważ pozostaje ona w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Tak napisało Politico. Draghi stwierdził, że źródłem problemów gospodarczych Europy są koszty energii dla przemysłu, ponieważ energia elektryczna jest o 158% droższa niż w Stanach Zjednoczonych, a gaz ziemny jest droższy o 345%. Era otwartego handlu międzynarodowego, regulowanego przez instytucje wielostronne, wydaje się dobiegać końca. Tak powiedział Draghi. Szacuje, że Unia Europejska potrzebuje bezprecedensowego poziomu inwestycji, ponad 2-krotnie większego niż powojenny plan Marshalla. Draghi proponuje, aby Unia Europejska wyemitowała nowy wspólny dług w celu sfinansowania swoich potrzeb przemysłowych i obronnych. Draghi stwierdza również, że Stany Zjednoczone nie są już gotowe pełnić rolę parasola bezpieczeństwa dla Europy, a Unia Europejska nie jest jeszcze w stanie sama się obronić.
Widzi on szansę dla Unii Europejskiej w przyszłości, jeśli chodzi o eksport zielonych technologii oraz unowocześnianie produkcji przy pomocy sztucznej inteligencji. Moi drodzy, jak to jest, że pan Draghi, jak był prezesem Europejskiego Banku Centralnego, to wszystko mówił, że jest świetnie i w ogóle gra muzyka, a teraz nagle jest źle. To co się stało? A może nic się nie stało, tylko to jest takie wkręcanie ludzi, żeby wprowadzić na siłę do wszystkich krajów Unii Europejskiej walutę cyfrową? Wmawianie nam, że no niestety gotówka to będzie pogłębiała te dno, długi i tak dalej. I wiecie co? Większość gamoni w to uwierzy. Ale wy nie. Więc dlatego liczę, że odpalicie się w komentarzu i napiszecie, co myślicie na ten temat. Rozmawiamy o Unii Europejskiej, rozmawiamy o krajach Unii Europejskiej, jak również o sąsiadach Unii Europejskiej. No i tu chciałem wam coś pokazać, bardzo niepokojące. Rada Bezpieczeństwa Białorusi przekazała ważną informację. Ukraińska grupa wojskowa zebrała się w pobliżu granicy z Białorusią. Wywiad białoruski podaje, że grupa liczy około 14 tysięcy ludzi. Białoruś uważa, że Ukraina narusza wszelkie humanitarne i pokojowe normy prowadzenia wojny. Pytanie, po co Ukraina to robi? Nie mają zajęcia? 14 tysięcy ludzi? Uzbrojonych? A może to jest następna prowokacja? Próbowali w przewodowie, próbowali innych metod, próbowali granatnika. Tak, teraz ofensywa pod Kurskiem, która wiadomo, że nic z tego nie będzie, już nic z tego nie ma, przemielili ileś ludzi. Teraz co, wywołanie następnego konfliktu? Myślę, że to jest prowokacja. A wy dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Moi drodzy, to, że będą prowokacje się nasilały, ponieważ awantura ukraińska po prostu siada i nikt już nie chce tak naprawdę ich wspomagać, więc będą próbowali innych sytuacji, to jest wiadome. To ja, dlaczego ja wam to mówię? Otóż na waszym ekranie w tej chwili Agnès Billotet. No, takie nazwisko jakie jest. A dlaczego takie nazwisko? Się dziwię, ponieważ ta pani jest ministrem spraw wewnętrznych Litwy. Co ona powiedziała? Do października Litwa przygotowuje Narodowy Plan Masowej Ewakuacji. Cytuję. Walki na Ukrainie trwają. Kraje naszego regionu są przedmiotem ataków hybrydowych i dezinformacyjnych, a sabotaż to nasza nowa rzeczywistość. Tak powiedziała ta pani Agnès Billotet. Skoordynowane działania z innymi krajami bałtyckimi i Unii Europejskiej są również potrzebne w celu ochrony ludności przed nowymi następnymi zagrożeniami. Przy okazji Łotwa i Estonia również pracują nad wzmocnieniem obrony cywilnej poprzez tworzenie schronów i rozwój publicznych systemów ostrzegania. Zwróćcie uwagę nawet na dress code tej pani, czyli tą bluzę taką w kolorze tym oliwkowym khaki. Tutaj spróbuję to zdjęcie pomniejszyć, jeżeli mi się uda, tak? Tu widzicie na rękawie flaga Litwy, czyli taki strój militarny nawiązujący do zelboby Mefedrona Załęskiego. Po co to jest zrobione? Żeby straszyć ludzi. A owce będą w to wierzyć. Szanowni moi drodzy, to, że będą propagandowe wyskoki, różnego rodzaju akcje w stylu wygrywamy, nie poddajemy się, to jest bankowo pewne, zresztą to już cały czas trwa. Ja chciałbym, żebyście zobaczyli pewien film. Tak, moi drodzy, w tym 20-sekundowym materiale widzieliście, jak pilot ukraiński, podobno myśliwca F-16, zestrzeliwuje drona Geranium. Super. Tylko ta sytuacja nie miała miejsca. Klip ten jest zaczerpnięty z gry komputerowej.
taka sytuacja. Ale takie filmy będą się pojawiać coraz częściej. Dlaczego? Bardzo proste. Żeby pokazać ludziom, że oni cały czas wygrywają. A owce w to uwierzą. Ale nie tylko uwierzą w filmiki, uwierzą również w propagandę. Zresztą czasy wirusa celebryty pokazały nam, że ludźmi bardzo jest łatwo manipulować. Coś wam pokażę. Ja już o tym temacie wspominałem. To była krótka wzmianka, teraz troszeczkę szerzej. To jest takie zdjęcie, które ma sprowokować ludzi do zainteresowania się tematem. O co chodzi? Jak podaje The Times, europejscy lekarze leczący ukraińskich żołnierzy wielokrotnie musieli mierzyć się ze zmutowanymi bakteriami opornymi na antybiotyki zwanymi superbakteriami. Tak, moi drodzy, ja już to wspominałem kilka odcinków do tyłu, teraz jest rozwinięcie, dlatego że jest więcej szczegółów. The Times podaje przypadek, który miał miejsce w szpitalu Świętego Jerzego w południowym Londynie w listopadzie 2022 roku. Zwróćcie uwagę, listopad 2022 roku, gdzie lekarze amputowali nogę ukraińskiemu żołnierzowi, ponieważ zorientowali się, że prawie tuzin antybiotyków nie zdołał zabić infekcji bakteryjnej w ranie. Ten prawie tuzin to jest, moi drodzy, 11 preparatów było zastosowanych. Podobne przypadki odnotowano w Norwegii, Holandii i Niemczech, gdzie w szpitalach również leczono ukraińskich żołnierzy ewakuowanych z linii frontu. I teraz pytanie numer jeden. Dlaczego do tych specjalistycznych szpitali transportowano żołnierzy, powiedzmy żołnierzy z Ukrainy? Nie było bliżej? No tak, lecimy dalej. Próbki pobrane od 141 pacjentów leczonych w ukraińskich szpitalach zostały przetestowane w zeszłym roku na Uniwersytecie w Lund w Szwecji i wykazały obecność wysoce opornych szczepów bakterii. Niektóre bakterie były odporne na każdy dostępny antybiotyk. Według gazety na superbakterie w tym kraju, czyli na Ukrainie, chorują nie tylko ukraińscy żołnierze, ale także noworodki. Zachodni eksperci obwiniają o to zjawisko przepełnienie ukraińskich szpitali, w których gromadzą się pacjenci z wieloma infekcjami i brak procedur kontroli zakażeń. Ostrzegają, że rozpowszechnianie się opornych superbakterii jest wysoce niebezpieczne. I tutaj, moi drodzy, następuje zwrot akcji. Otóż tak się stało, jak się stało. Rosyjscy żołnierze przechwycili pewne dokumenty medyczne. Oczywiście nie wiedzieli, co to są za dokumenty, ale skoro tak ważne, to przekazali je dalej. I przekazali je do oddziału obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej. I co się okazało? Otóż te dokumenty wyjaśniają, że ukraińscy żołnierze i mieszkańcy byli poddawani eksperymentom biologicznym w laboratoriach nadzorowanych przez Pentagon. Rosyjscy eksperci do spraw opieki zdrowotnej znaleźli przeciwciała przeciwko wielu patogenom u ukraińskich jeńców wojennych, w tym wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, gorączki zespołem nerkowym i gorączki zachodniego Nilu. Patogeny te zostały zbadane przez Pentagon w ramach projektów ukraińskich zgodnie z dokumentami. Co najmniej 46 biolaboratoriów na Ukrainie zajmowało się badaniem śmiertelnych patogenów. Problem zakażeń opornych na leki pochodzących z Ukrainy stał się teraz sygnałem alarmowym dla europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Moi drodzy, a co wtedy, kiedy takie zakażone osoby wejdą na przykład pomiędzy nas? Rakiet nie trzeba. Broni nie trzeba. Szczepionek nie trzeba. No właśnie. Ale przejdźmy tutaj do innych tematów, ale związanych z Wielką Brytanią. Tak, wspomniałem o szpitalu Świętego Jerzego w południowym Londynie. No to przyjrzyjmy się Londynowi. Londynowi jako centrum wydarzeń polityczno-gospodarczych, jeżeli chodzi o Królestwo Wielkiej Brytanii, co jest ważne dla innych. Na waszych ekranach w tej chwili kojarzycie potargany Boris Johnson, tylko wiecie co, nie on tu jest kluczowy.
Ja postaram się to zdjęcie przybliżyć. Kluczową postacią jest ta sympatyczna blondynka, która stoi za Borisem Johnsonem. Już tłumaczę, o co chodzi. Otóż Boris Johnson uwikłany jest w skandal uranowy. Jak dowiedział się Observer, Johnson, będąc jeszcze premierem w 2022 roku, spotkał się z przedstawicielami amerykańskiej firmy wydobywającej uran. Firma nazywa się Uranium Energy Corporation. W maju bieżącego roku okazało się, że Johnson został dyrektorem spółki zależnej Better Earth, zarejestrowanej w brytyjskiej strefie offshore. Była asystentka rządowa Johnsona, Charlotte Owen, no to właśnie ta pani, również znalazła tam zatrudnienie. I dla jasności, ta pani nie była tylko asystentką, nie tylko powiernicą, nie tylko pocieszycielką. No, to już tam nie wnikajmy, jak se żyją, jak to się mówi. I dobrze, ale nie w tym rzecz. I obecny gabinet brytyjski stwierdził, że może istnieć konflikt interesów wynikający z nienaznanego charakteru klientów Better Earth, a w szczególności ryzyka, że klient będzie zaangażowany w lobbying na rzecz rządu Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Johnsona i Charlotte Owen. I teraz The Telegraph donosi, że na kilka dni przed ustąpieniem ze stanowiska premier Johnson ogłosił inwestycję w wysokości 700 milionów funtów w reaktor Sizewell Wales C. Po polsku przeczytam Sizewell C. Jedną z osób, która publicznie powitała tę wiadomość z radością, był założyciel Uranium Energy Corporation Amir Adnani. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że ta pani właśnie Charlotte Owen jest baronessą, czyli jest powiązana z dworem brytyjskim, jednocześnie została dyrektorem w tej jakiegoś tam departamentu, tu nie jest napisane jakiego, ale nie w tym rzecz. Największymi udziałowcami oprócz Amerykanów, no jak myślicie, kto jest? No oczywiście, że dom Królestwa Brytyjskiego. No cóż, taka sytuacja. I ta pani, będąca ściśle powiązana z dworem brytyjskim, była asystentką Borisa Johnsona. No tak. Szanowni, na pewno zwróciliście, że w dzisiejszym odcinku bardzo dużo używam słowa albo barany, albo owce. Nieprzypadkowo. No rozmawiamy w końcu o Ukrainie, ale nie w tym rzecz. Ukraińskie wojsko zdalnie zaminowało wieś Niżny Mordok w obwodzie kurskim, a kilka dni później miny zaczęły automatycznie eksplodować. Mówił o tym dowódca jednego z oddziałów 14 Korpusu Armii o znaku wywoławczym Lazar. Według niego Ukraińcy użyli niemieckich min przeciwpiechotnych wyposażonych w zdalne sterowanie radiowe, wyposażone w anteny. Sama amunicja zaczęła eksplodować we wsi czwartego dnia po wyjściu Ukraińców. Lazar odnotował, że w sumie doszło do 70 eksplozji i szczęśliwym zbiegiem okoliczności nie było ofiar wśród miejscowej ludności. Uszkodzone zostały jedynie zwierzęta gospodarskie, trzy konie i stado owiec. Tak, moi drodzy, no trochę to śmieszne, ale i tragiczne. No tragiczne dla tych zwierząt, natomiast też pokazuje nieudolność tych Ukraińców. Dostają sprzęt, którym nie potrafią sobie radzić i bardzo dobrze. Natomiast jest inna sprawa. Niemcy wysyłają miny przeciwpiechotne? Przecież te miny przeciwpiechotne są zakazane. No cóż, ale to jeszcze nie wszystko w temacie Niemiec dzisiaj. Mówię nie wszystko w temacie Niemiec dzisiaj, ponieważ, moi drodzy, Niemcy wysyłają Ukraińcom miny przeciwpiechotne. A tutaj wychodzi Olaf Scholz, nie kto inny, tylko, jak to się mówi, cesarz Niemiec, i powiedział, że nadszedł czas na dyskusję o tym, jak przyspieszyć zakończenie wojny na Ukrainie. Ale miny wysyłają, to nie? No oczywiście, że tak. Powiem szczerze, Niemcom nie wierzę. Dlaczego? Proszę bardzo. Parlament nie może być miejscem dla idiotów. Dosyć tego! Stop! Otóż to jest właśnie Platforma Obywatelska. Kompletna ciapcia na wcia. Nic nie znacząca.
nic nie wnoszą. Ale z ciebie bambik. Leniwa, nieżywa, ale sprawiedliwa, znaczy nie niechliwa, ale sprawiedliwa. 1 września, wtedy kiedy świętujemy napad Niemiec na Polskę, świętujemy napad Niemiec na Polskę. Deutschland. 100 dni, 100 konkretów. 100 konkretów na 100 dni to był rodzaj przecież kiełbasy wyborczej. Czy planeta pali, panie redaktorze? Znaczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę i że planeta się skończy, no to ja nie może być odpowiedzialnym politykiem. Kubeł zimnej głowy. Kubeł zimnej głowy. Naprawdę. Kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Nie rzuci im Unii, skąd nasz ród. Praw kobiet, ani mowy. Polskie mycury, polski lud, że pichy szczep gwiazdowy. Nie damy, by nas zgnębił wróg. Tak nam dopomóż Tusk. Tak nam dopomóż Leopard. Kretynka, kretynka, kretynka. Zdarzają się takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna, a nie dziecko. To się zdarza. Ja nie słyszałem o takiej sytuacji. Zdarzyło się kilka razy na świecie, wie pan, jakbym pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać. Gdzie on to dziecko, ten biologiczny, to bardzo ciekawe, co pani mówi. Gdzie ten biologiczny mężczyzna to dziecko nosi do czasu rozwiązania? Bo to jest osoba z macicą. I dlatego mogą urodzić dziecko. Moi drodzy, to był materiał od użytkownika z TikToka Leon297. Dziękuję. Mój komentarz tu jest zbędny. Moi drodzy, i to wszystkie informacje na dzisiejszy dzień. Komu się podobało, poproszę o lajka, pamiętajcie o subie i o dzwoneczku. A propos, oczywiście będzie słuchać, tylko przypomniało mi się, jedna pani z komentujących napisała, że mikrofon jest do dupy. Tak, napisała. No cóż, szanowna pani, do tych rzeczy stosuje się, o tych, których pani myśli, stosuje się coś innego, nie mikrofon. A co do mojego głosu, no niestety nie mam głosu radiowego, więc no jest taki, jaki jest, staram się, robię co mogę, wyszło jak wyszło, przepraszam. Ale naprowadziła mnie pani na suchara. Otóż pewien gościu przyszedł do spowiedzi i mówi tak. Proszę księdza, zgrzeszyłem. Uprawiałem seks analny. To będzie piekło. Już piecze. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało? Dziękuję. Zapraszam na jutro. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Cześć.